Czy w tej sytuacji wolno ci skręcić w prawo? Cóż to za sytuacja? Linii ciągłej mamy, tak? Jeżeli mamy linię ciągłą, to na pewno tego manewru, czy skrętu, czy zmiany pasa ruchu nie moglibyśmy wykonać, bo tak naprawdę albo nie jest w tym miejscu dozwolone, albo nie zdążyliśmy wcześniej sobie adekwatnie przygotować do sytuacji, zmienić pasa ruchu, tak żeby było bezpiecznie. Tam była linia ciągła, pojedyncza, zabraniająca przekraczania jej, i tego pasa ruchu zmienić, czy kierunku ruchu zmienić już byśmy nie mogli. Bo tak naprawdę z tym kierunkiem i pasem ruchu to bardzo często bywa tak, że żeby zmienić kierunek ruchu, musimy zmienić pas ruchu. Dopasować sobie go do tych, które na przykład są oznakowane w postaci strzałek. Jakie są dozwolone kierunki pasów ruchu. Więc znowu mówię, ta obserwacja jest bardzo, bardzo ważna. Zdarza się też